rozwój niewydolności serca idzie w parze z takim dramatycznym pogorszeniem jakości życia. Kiedyś mogłem przejść, mogłem wejść na schody, mogłem normalnie żyć, a teraz średni, umiarkowany wysiłek powoduje spore objawy, uczucie duszności, osłabienia. To są te kardynalne objawy niewydolności serca. Niestety niewydolność serca to nie tylko zła jakość życia w związku z tymi objawami, o których mówiłem, ale również zła jakość życia z powodu częstych hospitalizacji. Niestety polskie dane, to są dane Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019, mówią, że na 100 chorych z niewydolnością serca, kilkunastu, mniej więcej 15-16 jest hospitalizowanych w ciągu roku. Niewydolność serca, jeśli chodzi o śmiertelność pacjentów, i to muszę powiedzieć z pełnym przekonaniem, jest porównywalna śmiertelność do śmiertelności w wielu chorobach nowotworowych. Opublikowaliśmy takie badanie, gdzie lek przeciwcukrzycowy z tej grupy flozyn, czyli dapagliflozynę, stosowaliśmy w niewydolności serca, ale uwaga, bez względu na to, czy chory miał, czy nie miał cukrzycy. To badanie nazywało się DAPA-HF. Głównym lekiem to była dapagliflozyna, którą porównywaliśmy z placebo, w uzupełnieniu optymalnej, standardowej terapii niewydolności serca. W tym badaniu uczestniczyli pacjenci z niewydolnością serca i upośledzoną frakcją wyrzutową. To jest bardzo istotne. Poprawa, skala efektu zaskoczyła wielu, dlatego że okazało się, że uzupełnienie standardowego leczenia o dapagliflozynie w tym projekcie obniżyło śmiertelność o około prawie 20% i obniżyło ryzyko hospitalizacji o prawie 30%. Między 1 a 7 czerwca, czyli już niedługo, jesteśmy przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia świadomości niewydolności serca. Wciąż rozumienie i świadomość problemu niewydolności serca nie jest tak powszechna, jakbyśmy chcieli.